Jak Freeze sprankował cały polski internet. 2 tygodnie temu, w 8 z kolei odcinku Twoje 5 minut, Freeze powiedział Oliwierowi, że nie wystąpi on w kolejnym odcinku Twoje 5 minut. Do kolejnego odcinka programu Twoje 5 minut nie przechodzi, nie wystąpi, niestety go już w kolejnym odcinku nie zobaczymy. Oliwier. My jako widzowie odebraliśmy tą wiadomość, jakoby Oliwier miał odpaść z programu. Wtedy uczestnicy Twoje 5 minut się mocno zdziwili, że Freeze podjął taką decyzję i padło na Oliwiera, który był wtedy dla wielu faworytem. Na Twitterze wszyscy zaczęli wyrażać wielki sprzeciw ku tej decyzji. Oberwało się nawet niewinnej siostrze Buczek, która według widowni została niesprawiedliwie porównana i dużo osób pisało, że to ona powinna wtedy odpaść, nie Oliwier. Teraz już wiemy to, że zostaliśmy sprankowani. Oliwier wówczas nie odpadł z programu, lecz go wygrał. W ostatnim, finałowym odcinku, gdy Freeze miał ogłosić, kto wygrywa cały program, Oliwier nagle wybiegł na scenę, na którym znajdowało się jury i pokazał filmik sprzed 2 tygodni, w którym Freeze powiedział mu, że nie weźmie już udziału w żadnym filmie, bo wygrywa wtedy program. Nie będzie już w żadnym odcinku brał udziału. Wygrałeś program. On od wtedy wiedział, że wygrał program. Natomiast my, jako widzowie, widzieliśmy totalnie odwrotną wersję, w której Oliwier odpadł z programu. Wtedy wiele osób na Twitterze zaczęło hejtować Freeza za to, że podjął złą decyzję. A tutaj się okazało, że Freeze wcale nie wyrzucił Oliwiera, a wręcz przeciwnie. Został on zwycięzcą programu. Ale nie jedynym. Program wygrała także Julita. Pomimo tego, że program miał być skupiony na jednym wygranym. Wygrali 100 tysięcy złotych w kontraktach reklamowych. Spytacie, co to znaczy? Jeśli się nie pomylę, to otrzymają oni po 100 tysięcy złotych, ale w zamian za to będą musieli reklamować sklep ekipy, donaty, lody i tym podobne. A co z innymi uczestnikami programu? Jak powiedział wujek Łuki, oni sami podejmą decyzję wprowadzenia się do domu, w którym będą nagrywać różne odcinki. To pewnie będzie coś w stylu ekipy czy Genzi. No, ciekawe jaka nazwa będzie teraz. Więc wszystko tak naprawdę kończy się happy end. I tak naprawdę dwie osoby wygrywają po 100 tysięcy złotych imion najlepszego influencera, a reszta tak naprawdę wygrywa udział w projekcie, który zobaczymy za niedługo. Uczestnicy programu zadowoleni, my jako widzowie doświadczyliśmy naprawdę mocnego show. Freeze i cała ekipa, która pomagała mu, fajnie stworzyli i bardzo dobrze wszystko rozplanowali, prankując przy tym cały polski internet. I jestem pewien, że takiego show nie dostarczy nie jeden program w telewizji. Napiszcie, co sądzicie o tym pranku Freeza w komentarzach. Najlepszy komentarz wygrywa 100 tysięcy minicoinów na serwerze Discord. Link w opisie. A ja was pozdrawiam i zachęcam do komentowania. Cześć!